Teraz przejdziemy w głosowanie dwóch projektów uchwał, które jest do wstąpienia drugiego czytania. Proszę Państwa, zmiana uchwały Rady Miasta 4 grudnia w sprawie powołania samorządowego ośrodka psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Niekach. Projekt prezydenta miasta numer 1024. W tej sprawie został złożony wniosek o wstąpienie do drugiego czytania. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania tego projektu uchwały? Kto jest za odstąpieniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeszcze głosujemy. Proszę, proszę. Proszę Państwa, bo teraz będzie ciąg na tam kilku głosowań. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę głosu protestu. Wyniki głosowania bardzo proszę. Zamykamy głosowanie. Wyniki. Dzisiaj za, brak przeciwny, brak wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada odstąpiła od drugiego czytania. W tej sprawie, rozumiem, nie mamy żadnych poprawek ani autopoprawek, tak? Nie ma. Proszę Państwa, w takim układzie proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęcie tej uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeszcze Pani Radna głosuje. Dziękuję. Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła uchwałę.